W tym tygodniu byłam, myślę, że mogę powiedzieć, że byłam prowadzona, żeby to powiedzieć. I w ogóle wiecie, to co chcę powiedzieć, to przyszły mi takie myśli, ale ja, no w ogóle Agata mówi takie słowa, ale ja. Ale chcę być posłuszna i w ogóle jakby chcę iść za tym, co jest we mnie. Zresztą też to, o czym mówi Agata, więc powiem o tym. W ogóle to chcę wam się pochwalić, że kilka dni temu skończyłam 2 latka w Chrystusie. Chcę zaznaczyć, że w ogóle pierwszą osobą, do której mówię to poselstwo, jestem ja sama. Bo jak przyszło do mnie w ogóle to, co chcę powiedzieć, to już w ogóle jak zaczęłam rozważać na ten temat, natychmiast w ogóle przyniosło to pokutę do mojego w ogóle własnego życia. Na początku chcę wam powiedzieć o tym, że kiedyś miałam tak, że jak się narodziłam na nowo, spotkałam Jezusa, to kiedy przyjeżdżałam do kościoła, byłam w ogóle totalnie szczęśliwa z samego faktu, że mogę tu w ogóle przyjeżdżać. Wiecie, był taki czas, kiedy mieszkałam na Pradze Północ, na Brzeskiej, w ogóle w totalnie strasznej kamerce. Ale byłam mega szczęśliwa, że w ogóle w niedzielę mogę przyjechać do kościoła. W ogóle przyjeżdżałam tu kiedyś na 8, bo w ogóle chciałam być z ludźmi, w ogóle chciałam z wami być. Ale w którymś momencie, nawet nie zauważyłam kiedy, wpadłam w rutynę. Robert jakiś czas temu na grupie domowej zadał pytanie, po co przyjeżdżasz do kościoła? No i wiecie, oczywiście pierwsza myśl w głowie, bo chcę. Logiczne, nie? Wiecie, w ogóle my też tak krzyczymy, że nie chcemy religii i tak dalej, ale jeżeli na zadane pytanie, które dotyczy twojego życia, twojego serca, twoich intencji i tak dalej, od razu odpowiadasz z automatu, w ogóle tak jak powinieneś odpowiedzieć bez zaglądnięcia w swoje serce, to jest religia. I ja wtedy, kiedy Norbert zadał to pytanie, tak jak mówię, pierwsza myśl była, bo chcę, ale za chwilę zajrzałam w swoje serce, mówię, kurczę, no to nie jest do końca prawda. Wiecie, to też nie było tak, że ja nie chciałam przyjeżdżać do kościoła, bo kocham was i oczywiście, że chcę tu przyjeżdżać. Ale jakby myślałam w trochę innych kategoriach, tak? Że przecież to jest naturalne i logiczne, jest niedziela, jestem w kościele. No nie, jakby nie patrzę w kategoriach, że chcę, tylko jest niedziela, więc ja jestem w kościele. Przez kolejne dni właśnie sobie trochę rozmyślałam o tym po tej grupie domowej i w piątek, nie ten, tylko poprzedni, przyjechałam tutaj do kościoła w ogóle z Damianem i Zanią i w ogóle zorientowałam się w którymś momencie, po ewangelizacji w ogóle rozkładaliśmy sprzęt i w którymś momencie się zorientowałam, że ja jestem w ogóle szczęśliwa, że tu jestem, że w ogóle znajduję się w tym miejscu, że znowu w ogóle jestem szczęśliwa, że mogę tu być. Wiecie, nie było żadnego spotkania, nie było nic, ale byłam szczęśliwa, że mogę znaleźć się w tym miejscu. Wiemy oczywiście, że Kościół to nie jest miejsce, tak? Że Kościół to są ludzie. W Psalmie 131, werset 133, wersecie pierwszym w Biblii Gdańskiej jest napisane o to jako rzecz dobra i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Sprawdziłam sobie z tej okazji, co oznacza zgodnie. I zgodnie oznacza. W sposób zgodny, harmonijny, bez konfliktu lub sprzeczności, jednogłośnie, jednomyślnie. Do tej pory odnosiłam to słowo w zasadzie tylko do takiego wspólnego mieszkania z kimś, tak? A jako, że już ponad rok czasu mieszkam tylko, znaczy przede wszystkim z wierzącymi, teraz też mieszka z nami jedna dziewczyna ze świata, już jakieś doświadczenie w tym temacie mam. Ale niedawno zrozumiałam, że gdzie się mieszka? No mieszka się w domu, tak? Więc jeżeli mówię, że Kościół to jest mój dom, to jak najbardziej mogę w ogóle odnieść to słowo do funkcjonowania z ludźmi w Kościele. Żeby żyć z kimś zgodnie, czyli w sposób zgodny, harmonijny, bez konfliktu lub sprzeczności, jednogłośnie, jednomyślnie, to taką relację z obu stron musi spajać miłość. Nie ma innej opcji po prostu. Wiecie, w ogóle służba Artura i Agaty nie rozwija się dlatego, że oni stanęli i powiedzieli, my mamy prawdę i ty w ogóle musisz mnie słuchać, bo ja mam prawdę, jak nie będziesz mnie słuchał, to skończysz źle. Nie. Ich służba rozwija się przede wszystkim dlatego, że oni w ogóle położyli życie dla Królestwa, że oni położyli w ogóle życie dla miłości. Mnie to w ogóle rozwala. Ja jestem im za to mega wdzięczna. Jeżeli, no właśnie, nie będziesz w stanie prawdziwie kochać innych, jeżeli po pierwsze nie będziesz kochał siebie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a po drugie, jeżeli będziesz się czuł od tego kogoś gorszy lub lepszy.
W ogóle wiecie, poczucie bycia gorszym czy lepszym to jest dokładnie taka sama patologia. W ogóle nie ma gorszych czy lepszych. Nie ma w Kościele gorszych czy lepszych. Lider czy osoba na urzędzie to nie jest ktoś ważniejszy. To nie jest ktoś lepszy, to jest ktoś, na kim w ogóle została położona większa odpowiedzialność. Ale to nie jest nikt ważniejszy. Jeżeli w ogóle jako osoba na urzędzie czujesz się lepszy, to pokutuj. A jeżeli osoba na nieurzędzie czujesz się gorszy, to też pokutuj. W ogóle nie ma gorszych czy lepszych ludzi. Nie ma. Bo wtedy musielibyśmy powiedzieć, że jest gorszy czy lepszy Chrystus. A przecież nie ma, jest jeden Chrystus. To jest taki sam grzech, wiecie. Jeżeli czuję się od kogoś lepsza, to w ogóle grzeszę. Jeżeli czuję się od kogoś gorsza, grzeszę. Dzisiaj na przykład to, że podczas uwielbienia byłam w stanie w ogóle, miałam takie pragnienie w sercu, żeby w ogóle zatańczyć za Agatą. I mogłam to zrobić tylko dlatego, że nie czuję się od niej gorsza. Bo jeżeli czułabym się gorsza od Agaty, nie byłabym w stanie w ogóle wziąć jej za rękę, zatańczyć ze mną. No nie bym, nie dałabym rady po prostu. No właśnie. Jeżeli czujesz się od kogoś gorszy, nie będziesz go kochał, bo będziesz próbował podświadomie go doścignąć. A jeżeli czujesz się od kogoś lepszy, również nie będziesz go kochał, bo będziesz się bał, że jego w ogóle gorsza obecność w twoim życiu jakoś obniży jakość twojego życia. W ogóle, wiecie, takie mega proste rzeczy. Przeczytam wam jeszcze jedną fragment z Pisma Świętego. Księga Rodzaju, rozdział 9, wersety 20-25. Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę, gdy potem napił się wina, odurzył się nim i leżał nagi w swym namiocie. Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwóm swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach, weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca. Twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca. Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, rzekł, niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą swych braci. Ham. Znacie to słowo, nie? Ham w ogóle odkrył przed swymi braćmi nagość swego ojca. I to ściągnęło do jego życia przekleństwo. Wiecie, ja w ogóle kiedy czytałam ten fragment w Piśmie Świętym właśnie teraz, tak mnie to zastanowiło. Mówię, kurczę, czy to naprawdę jest aż tak duże, że... Bo przeszła mi taka myśl, że to może być zasada duchowa. Że w ogóle kiedy jakby ujawniasz przed innymi nagość swojego ojca, czyli na przykład nagość lidera, zaraz powiem o co mi chodzi, to w ogóle ściągasz do swojego życia przekleństwo. I rozmawiałam w ogóle o tym wczoraj z Arturem i okazało się, że tak, że to jest takie duże. Co to znaczy, co mam na myśli, mówiąc, że odkrywasz przed kimś nagość lidera? Na przykład, lider źle się do ciebie odezwał. Zachował się nie jak Chrystus. Wiecie, w ogóle mamy wspaniałych, kochanych, w ogóle mega liderów. Naprawdę, kocham was. Ale to są ludzie. Przecież logiczne, że ktoś jest zmęczony czy coś. W ogóle może się na przykład odezwać nie tak, jakby chciał. Czy on ma złe intencje? No nie, no w ogóle nie ma złych intencji. No i teraz co ja robię? Albo mogę zachować się jak Ham i w ogóle iść do wszystkich po kolei i w ogóle opowiedzieć im, a wiesz co on mi powiedział? Wiesz co on zrobił? W ogóle liderem jest. Nie powinien się tak zachować, przecież to ja mam rację. Albo istnieje też druga droga. Jedni drugich brzemiona noście. I w ogóle jak baranek na rzeź prowadzony nie otworzy swoich ust. Bo wierzę temu człowiekowi. Wiecie, tak naprawdę w ogóle tylko miłość jest w stanie skierować nasze nogi na tę drugą drogę. Tylko miłość, nic więcej. Bo to w ogóle trochę wymaga takiej śmierci w nas. W takim sensie, że wiecie, budzi się jakaś taka samosprawiedliwość, nie? W ogóle lider, nie powinien się tak odezwać. Ale kiedy ja postanawiam kochać, to ja nie patrzę, czy ktoś jest liderem, czy jest, nie wiem, apostołem, czy w ogóle kim tam jeszcze może być. Tylko ja go kocham. I nie będę odkrywać jego nagości i nie będę w ogóle opowiadać innym o jego błędach, bo w ogóle nie ma takiej potrzeby. Chyba, że byłby to w ogóle jasny, wiecie, w ogóle człowiek żyje w grzechu i trzeba o tym powiedzieć w ogóle, nie wiem, na przykład pastorowi, tak? I gwarantuję wam, że w naszej wspólnocie takich przypadków nie ma.
wszystko, co robisz, wypływa z twojego chcenia. Jeżeli nie zechcesz kochać, to co teraz mówię, wpadnie jednym uchem, wypadnie drugim, wyjdziesz, zapomnisz, nara, cześć. Jeżeli zechcesz kochać, to co teraz mówię, może w ogóle zmienić twoje dotychczasowe życie. To ziarenko, które zostało zasiane, może wykiełkować. Wszyscy mamy w sobie pełnię miłości, gdyż zamieszkał w nas Święty Duch. Tylko to od nas zależy, czy tę miłość będziemy uwalniać, czy jej nie będziemy uwalniać. Czy ja mam w sobie pełnię miłości? Oczywiście, że mam pełnię miłości. Ale czy zawsze ją uwalniam? Przez wiarę mogę powiedzieć, że tak. Ale tylko przez wiarę na razie. W ogóle wiecie, pamiętam na przykład takie sytuacje, jak mieszkałyśmy jeszcze z Gosią. Gosia w ogóle nie lubi, jak są zostawione naczynia. No i ja w ogóle nie lubię mieć naczyń. No i wiecie, były takie sytuacje, gdzie Gosia się w ogóle denerwowała, no bo ja znowu zostawiam te naczynia i w ogóle, no wiecie, taka prawda o mnie, no. I któregoś razu pamiętam w ogóle, to jest niesamowite, słuchajcie, bo pamiętam, jak doświadczyłam w ogóle Boga przez to, że w ogóle był późny wieczór, w zlewie były moje naczynia. I totalnie nie chciało mi się w ogóle iść i ich zmywać. Ale pomyślałam sobie, że Gosi będzie przykro, że ich nie zmyłam. Że Gosia chce, żeby one były zmyte. I wstałam i umyłam te naczynia. I ja w ogóle, ja w tym doświadczyłam Boga. W takim prostym akcie. W Ewangelii Marka, rozdział 13, wersety 14-15 napisane jest: i powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Głoszenie Ewangelii, wypędzanie demonów, w ogóle wiecie, każda forma działania jest mega ważna i w ogóle trzeba to robić, ale jako pierwsza rzecz wymienione jest tutaj, że powołał ich, aby z nim byli. 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 Po pierwsze, nie powołał ich po to, aby z nim głosili. Po pierwsze, powołał ich po to, aby z nim byli. W ogóle wiecie, jeżeli nie będziemy umieli ze sobą być w takiej codzienności, no to prawda jest taka, że nie będziemy umieli ze sobą służyć. No sorry. W ogóle wiecie, jeżeli ktoś mnie w kościele irytuje, no to ja nie będę z nim potrafiła służyć. W ogóle wiecie, on się do mnie odezwie, a mi już w ogóle ciśnienie schodzi. Zadaj sobie dzisiaj takie pytanie. Czy ja w ogóle umiem być z ludźmi w kościele? I wiecie, nie odwalajmy właśnie znowu tego, co wspomniałam, że oczywiście, że ja umiem być z ludźmi w kościele. Bo to jest prawidłowa, znaczy inaczej, powinniśmy umieć być, o tak. Tylko masz dwie opcje. Albo możesz z automatu wystrzelić, oczywiście, że ja umiem być z ludźmi w kościele, no kto jak kto, ale ja to umiem być z ludźmi w kościele. Albo druga opcja, zajrzyj w swoje serce. Zobacz w ogóle, co tam siedzi. W ogóle wiecie, może okaże się, że to trochę jakiegoś brudku jest. To nie szkodzi, wszystko jest do ogarnięcia. Ale musisz być szczery sam przed sobą. W ogóle przed sobą i przed Bogiem. W ogóle wiecie, że jeżeli ktoś cię irytuje, to jest twój problem. Jeżeli mnie ktoś irytuje, to jest mój problem. To znaczy, że ja mam coś w ogóle nieprzerobione. Bo to najłatwiej jest w ogóle, wiecie, on jest taki zaburzony, to w ogóle on się musi zmienić, dlatego mnie irytuje. Ale prawda jest taka, że jak mnie ktoś irytuje, to jest w ogóle moja nieprzerobiona dusza. W ogóle wiecie, bo w taki duszewno-cielesny sposób Jezusa nikt nigdy nie zirytował. W nim się podniósł Boży gniew, ale on nigdy nie był w taki duszewny sposób zirytowany. Spotkałam się też w różnych sytuacjach z taką postawą: a miłość? Powinieneś mnie kochać, kochaj mnie. To nie jest miłosna postawa. Gdyż miłość nastawiona jest na kocham cię i chcę ci to okazać, a nie na kochaj mnie i okaż mi to. To w ogóle nie jest miłość. No chyba, że do samego siebie ewentualnie. W ogóle, jeżeli odwzajemniasz miłość, albo uwalniasz miłość tylko do ludzi, którzy w ogóle chwalą cię, mówią o tobie dobre rzeczy, tak co miło w ogóle jest przy nich, niczym nie różnisz się od świata, czy się poganie tego nie czynią. Niczym się nie różnisz od świata. Dlatego, że ta pełnia miłości, która zamieszkała w nas,
uzdolniła nas do tego, żeby uwalniać potęgę miłości właśnie do tej osoby, która mnie irytuje. Właśnie do tej konkretnej osoby. I wiecie, to też nie jest tak, że ja teraz pójdę i coś tam zrobię tej osobie i odhaczony, wiecie, krzyżyk, spoko, miłość uwolniona. Nie, to nie jest tak. Jeżeli na przykład po tym, co mówię, stwierdzasz, faktycznie jest w ogóle osoba, która mnie irytuje w kościele i postanowisz, że w ogóle chcesz zainwestować swoją miłość w tę osobę, to nie w taki sposób, że ja teraz coś odwalę, tylko w ogóle poznaj tą osobę. Zobacz, co ona lubi i to nie będzie łatwe. Znowu będziesz musiał w ogóle umrzeć dla siebie. Ale w ogóle dowiedz się, co sprawi taką realną przyjemność w tej osobie. Bo jak ja chcę uwolnić miłość, wiecie, bo w ogóle ludzie mają taką tendencję, żeby uwalniać, jakby okazywać miłość w taki sposób, jak chcą, żeby im ta miłość została okazana. Ale ja nie takiej miłości chcę dla swojego życia. Ja chcę wam okazywać taką miłość, żebyście wy czuli się przeze mnie kochani. A żeby do tego doszło, muszę was poznać. Muszę właśnie dowiedzieć się, co lubicie, co wam sprawia przyjemność. Bo wiecie, na przykład ja w ogóle mega lubię się przytulać. Po prostu. Znacie mnie, wiecie, że lubię się przytulać. I tak naprawdę, jak ktoś do mnie podejdzie i mnie przytuli, to dla mnie to już jest w ogóle okazanie miłości, ja już jestem szczęśliwa. Kiedyś nawet jeszcze zanim poznałam Jezusa, grałam ze znajomymi taką grę planszową i tam były takie różne pytania zadawane, takie bardzo życiowe. I właśnie było zadane pytanie, akurat padło na mnie, co zrobić, kiedy jesteś zła? No i już wtedy moja odpowiedź brzmiała, przytulić mnie. I wiecie, w ogóle to się wydaje takie głupie, ale u mnie to naprawdę działa. Ja mogę być totalnie wkurzona, a wystarczy, że ktoś mnie w ogóle przytuli. I ja już jestem, że okej, dobra, w ogóle damy radę. Ale może być ktoś, kto na przykład, nie wiem, no potrzebuje, żeby mu dobre słowo powiedzieć i wtedy poczuje się kochany. Więc jeżeli ja będę chciała się zbliżyć do tej osoby, która mnie irytuje, to w ogóle nie w taki sposób, jak mi by to odpowiadało, ale ja zbliżę się do niej w ogóle i to jest niebezpieczne, bo ona mnie irytuje, ale ja się zbliżę. W ogóle za chwilę upadnie iluzja, że to wcale nie było niebezpieczne, że w ogóle żyje dalej, jest wszystko w porządku. I wtedy dopiero poznam tę osobę, dowiem się, co lubi, dowiem się w ogóle, czy właśnie potrzebuje, żeby jej powiedzieć dobre słowo, czy może potrzebuje jakiejś pomocy ode mnie. I w ten sposób uwolnię miłość do tej osoby tak. I wiecie co, powiem wam w ogóle, że ile razy ja miałam jakby w swoim przypadku takie coś, że gdzieś tam z kimś miałam taką relację, jakby nie do końca, jakbym chciała, żeby ona wyglądała. I to ja wychodziłam z inicjatywą, że właśnie uwalniałam tą miłość, to za chwilę w ogóle wszystko się obracało. Wszystko było już dobrze. Bo jakby zawsze trzeba patrzeć na swoje własne serce. Ja zawsze patrzę na swoje serce, po pierwsze. Dlatego, że wiecie, ja w ogóle nie zmienię serca drugiej osoby. Ale zawsze mam wpływ na moje serce. I zawsze mogę zdecydować, że chcę to serce zmienić. Że chcę to serce w danym temacie poddać Chrystusowi. Że chcę, żeby w ogóle w danym temacie, w moim sercu, królowała Boża prawda. Zawsze mogę w swoim sercu podjąć tę decyzję. I jeżeli masz w ogóle jakikolwiek problem jakby w relacji z kimkolwiek w kościele, to nie patrz na to, że to on w ogóle popełnia błąd i on się musi zmienić i on musi spokutować, bo co to w ogóle ma być, co on robi, jak on się zachowuje? Nie. Spójrz na to z tej perspektywy, ojcze, co mogę zrobić, żeby realnie kochać tego człowieka? Wiecie, to jest w ogóle związane ze śmiercią. Niedawno napisałam taki post, że to, co stare, musi umrzeć, żeby nowe mogło wstać do życia. I jeżeli będziemy chcieli w ogóle manifestować taką, wiecie, świeżą, nową miłość w ogóle, no to stara musi umrzeć. W ogóle niejednokrotnie ja muszę umrzeć dla siebie, żeby okazać komuś miłość. Tak samo jak w tej sytuacji z naczyniami. Ja w ogóle musiałam wtedy umrzeć dla siebie. No kurde, jak mi się nie chciało tych naczyń wtedy zmywać, no. No nie chciało mi się. W ogóle był wieczór, miałam już iść do łóżka, ale kurde, przypomniałam o naczyniach. Bym sobie nie przypomniała, to by nie było problemu. A sobie przypomniałam. I ja wtedy postanowiłam umrzeć dla siebie, w ogóle wstać i umyć te naczynia.
też chcę, żebyście pamiętali i wiedzieli, że to, co mówię, to... Bo może być w ogóle tak, że po tym, co powiedziałam, zobaczysz jakieś takie, że w ogóle na przykład w jakiejś relacji masz totalny syf. Nie przejmuj się tym. W ogóle mieszka w tobie moc do tego, żeby to zmienić. A my się zmieniamy w ogóle w biegu. W ogóle niezwalnej, tylko lecisz dalej i się zmieniasz. I tak żartem na koniec, kochajmy się, panowie bracia.